Aby przygotować się do pracy z programem WP w Assistant, należy w pierwszej kolejności zadbać o jego aktualność. Zależy nam oczywiście na tym, abyście nie unikali aktualizowania programu. W okresie projektowym takich aktualizacji pojawia się zdecydowanie więcej, ponieważ na bieżąco wprowadzamy poprawki ułatwiające pracę w naszym programie. Druga kwestia techniczna to połączenie z Bestią. To połączenie znacząco, to takie znaczące ułatwienie, aby w WP w Asystencie możliwe było działanie z dokumentami zapisanymi w systemie Bestia. I trzeci element, program WP w Asystent może także w przypadku kreatora automatycznego do projektu WPF wykorzystać dokumenty budżetowe bezpośrednio z naszego programu Best Assistant. I tutaj w okienku ustawień możemy dokonać stosownych konfiguracji. W zakładce Bestia należy skonfigurować połączenie programu bezpośrednio z bazą Bestii. Wpisujemy tutaj w tym miejscu odpowiednie dane do serwera danych Bestii. W zakładce WPF można dokonać także wyboru przeliczania budżetu z naszego programu Best Assistant przy projekcie WPF i wtedy tutaj zaznaczamy odpowiednią ikonkę żeby synchronizacji danych z projektem z Best Assistanta. I w tym miejscu możemy także zdefiniować ustawienia dotyczące m.in. przeliczenia środków na deficyt, uwzględniania objaśnień jako właśnie załącznik do uchwały odnośnie WPF-u, jak również możemy też zdefiniować sposób dostosowania wartości w wierszu 9.3 i 9.4. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na naszych pozostałych materiałach edukacyjnych. Natomiast odnośnie kwestii merytorycznych, aby rozpocząć pracę z programem, należy przygotować projekt budżetu na najbliższy rok budżetowy. Ważne, żeby zawarte były w nim plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Potrzebujemy także roboczy projekt wieloletniej prognozy finansowej w Bestii albo WP w Asystencie z dostosowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi na lata przyszłe. I ważne są także informacje uzupełniające, takie jak właśnie źródła pokrycia deficytu, planowane kwoty dochodów unijnych, dotacji majątkowych, jak również dochody ze sprzedaży mienia oraz kwoty dotyczące spłat zobowiązań związku współtworzonego, kwoty spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych, kwoty udzielonych poręczeń i gwarancji oraz kwoty spłat umów zaliczanych do długu.